Ta grupa była dla mnie ostatnią, która dokonała absolutnego przewrotu w muzyce. Może ktoś twierdzić w ten sposób, że jestem jakiś zamknięty muzycznie. Nie powiedziałbym, ale rzeczywiście dla mnie, może troszeczkę w heavy metalu, dzieje się bardzo dużo dobrych rzeczy. Natomiast lata 90. obfitowały w nowy gatunek muzyczny, grunge. A jednym z nich, z jego głównych przedstawicieli, była Nirvana. Dzisiaj kolekcjonerzy zabijają się o ich płyty. Szczególnie jeżeli chodzi o tak zwaną epokę i first pressy. Grupa, na dobrą sprawę, na której czele stał oczywiście Kurt Cobain, wydała za jego życia 4 albumy. Po jego śmierci oczywiście siłą rzeczy przestała istnieć, a muzycy utworzyli czy też dołączyli do grupy Foo Fighters. Ale myślę, że mi się wydaje, że Chris Novoselic chyba utworzył właśnie grupę Foo Fighters. Natomiast Nirvana była takim typowym na początku garażowym zespołem. Natomiast ten sukces spadł na nich nagle. Moi drodzy, w 1989 roku ukazuje się debiutancki album Nirwany, płyta Bleach. Ten egzemplarz jest szczególny. Znawcy wiedzą, o czym ja mówię, że pierwszy nakład winyla to było 1000 białych winyli i 2000 czarnych. Ten egzemplarz, oryginalnie zafoliowany od 1989 roku, jest właśnie tym białym winylem. Tutaj był sticker, który ja po prostu ściągnąłem, ale tu było white vinyl. I to nie jest reedycja. 89 rok. Tutaj takie kawałki jak About Girl, czy Downer, czy Big Cheese. Natomiast dlaczego mówię, że to jest oryginał? Tutaj nawet mamy błąd. Powinno być Kurt Cobain, a Kurt jest napisane przez D, T plus Cobain przez C. Tutaj mamy Cobain przez K. Jest to wydanie z błędem. Dlatego mówię, to jest jedna z tego 1000 egzemplarzy białych winyli. W dodatku nowa, zafoliowana w stanie mintowym. Tak wygląda płyta w stanie mintowym. W 1991 roku Nirvana wydaje przełomową płytę. Nevermind. Drugi album, który wyniósł ich na absolutne szczyty. To jest z kolei wydanie z epoki 1991 rok. Nakład oczywiście Sub Pop i DGC firma. No i tutaj właściwie to jest jedna z tych płyt, która może się dla mnie nie kończyć. 12 kompozycji z osławionym Smells Like Teen Spirit na czele, kapitalnym In Bloom, Come As You Are i Something In The Way. 4 utwory, które naprawdę mi się najbardziej podobają z tej płyty. Gigantyczny sukces. Do tego oryginalna koperta wewnętrzna. I mamy tutaj wydanie DGC. Wszystkie tak samo wyglądały, więc tutaj nie ma różnicy. Bardzo proszę, Sub Pop. Sub Pop DGC, 91 rok. W roku 1992, z racji tego, że nie pamiętam, nigdy się nie mogę nauczyć tytułu tej płyty, ukazuje się trzeci album Nirwany. Ja to nazywam tak zwanymi szkielecikami.
Natomiast ostatni, czwarty album In Utero ukazał się w roku 1993. No i trzymał poziom tak samo jak ta, o ile debiutancka płyta była tak zwaną wprawką, to rzeczywiście już na In Utero osiągnęli no, status praktycznie legendy. W 1994 roku, kilka miesięcy przed śmiercią Kurta Cobaina, ukazuje się jeszcze album koncertowy Live in Unplugged in New York. Unplugged in New York. Tą płytę też swego czasu miałem przyjemność trzymać w pierwszym presie w rękach. Natomiast, no niestety, ona do mnie nie należała. Generalnie rzecz biorąc, dla mnie śmierć Kurta Cobaina położyła, zamknęła pewną epokę. To, co dzieje się, to, co działo się później, to, co dzieje się dzisiaj, to efekt tak naprawdę muzyki lat 60., 70., 80., 90. Do tej pory właściwie, bo to są te główne wzorce. Natomiast poza paroma wyjątkami, takimi jak na przykład zespół Tool, dla mnie, poza oczywiście tymi rockowymi legendami, które na szczęście do dzisiejszego dnia jeszcze grają, co po niektórzy, i każda nowa płyta takiego zespołu to dla mnie jest wydarzenie, to mówię, że ja raczej tych nowych zespołów nie kupuję.